Hej, siemano, witam was w kolejnym odcinku na kanale Banduś! A w dzisiejszym materiale zadamy sobie pytanie, czy warto czekać na Nintendo Switch Lite? Dla kogo jest Nintendo Switch Lite? A może wyposażyć się w starą wersję Nintendo Switch, którą ja tutaj trzymam i która ma na przykład odczepiane Joy-Cony? Zapraszam! Czego? Września na półki sklepowe trafi Nintendo Switch Lite i wydawało mi się, że poruszyłem ten temat już tak wiele razy, że każdy wie, co chce kupić. Ale niestety na moich transmisjach na żywo padają liczne pytania, co kupić, więc postanowiłem nagrać kolejny materiał, co kupić. Tak, dzisiaj powiem wam, jakie są największe różnice w Nintendo Switch Lite w porównaniu do Nintendo Switch takiego, starego. A mianowicie, pierwszą dużą zmianą jest to, że nie ma odczepianych Joy-Conów w Nintendo Switch Lite. Co za tym idzie? Nie możecie grać na przykład wy dwie osoby, gdy podróżujecie sobie, tak? No bo jak możecie dać drugi kontroler innej osobie? Co prawda, możecie dokupić drugi zestaw Joy-Conów i wtedy, jakby nie patrzeć, możecie, tak, grać dwie osoby, ale pamiętajcie, że Nintendo Switch Lite ma zdecydowanie mniejszy ekran. Tutaj mamy przekątną 6,2 cala, podczas gdy Nintendo Switch Lite uraczy nas tylko 5,5 calowym ekranem. Co za tym idzie, tak jak powtarzam kolejny raz, wydaje mi się, że granie w dwie osoby na Nintendo Switch Lite w podróży będzie trochę niefajne. Oczywiście, z racji też, że nie macie odczepianych Joy-Conów, nie macie takiej małej możliwości jakby personalizacji konsoli. A mianowicie, ja na przykład sobie wyciągnę szary Joy-Con, bo stwierdzam, że hej, dzisiaj jest pora na niebieskiego i odpalę sobie niebieskiego, tak? Więc mam teraz taką konsolę i taka mi się na przykład podoba, zaraz sobie wsadzę tutaj szarego, etc. Możecie dokupować Joy-Cony, przez co w łatwy, wydaje mi się, sposób możecie mniej więcej wyrazić siebie przez konsolę. Wow! Dodatkowo oczywiście Nintendo Switch w tej wersji posiada tryb stacjonarny. Co za tym idzie, możecie podłączyć do stacji dokującej swoją konsolę i możecie grać na TV, albo możecie grać, nie wiem, na monitorze swojego komputera. Co nie zrobicie z Nintendo Switch Lite? To jest jedna z bardziej kluczowych funkcji, którą Nintendo Switch Lite nam zabiera i dlatego jest w internecie dosyć spory szum na temat tego, czy właśnie nowe Nintendo Switch powinno się nazywać Switchem, skoro ma tylko jeden tryb pracy. Więc możemy zapytać, dla kogo jest Nintendo Switch Lite? No, Nintendo Switch Lite jest dla osób, które podróżują i które grają, nazwijmy to, poza domem, tak mi się wydaje. Pamiętajcie, że konsola Nintendo Switch Lite z racji mniejszego ekranu będzie posiadać dodatkową godzinę pracy na ekranie, ale zaraz coś wam wyjaśnię. Przez mniejszy ekran idzie też oczywiście mniejszy rozmiar konsoli, więc będzie nam ją łatwiej zabrać ze sobą, bo tutaj też mam takie małe zastrzeżenie. Pojawiają się też pytania, tak naprawdę, jakie gry Nintendo Switch Lite obsłuży, czy będą to inne gry, czy obsłuży te same gry. To tak, Nintendo Switch Lite obsługuje te same gry, ponieważ jest to tak naprawdę ta sama konsola. Co prawda ma lepszy procesor, ale ta lepszość jest pod względem energooszczędności, dlatego też Nintendo Switch Lite, posiadając mniejszą baterię, potrafi właśnie wytrzymać na jednym ładowaniu dłużej. Więc na Nintendo Switch Lite normalnie zagracie Fortnite'a, bo akurat to pytanie, do tego pytania się to odnosiło. Więc skoro powiedzieliśmy sobie już, że Nintendo Switch Lite jest dla osób, które chcą grać tylko przenośnie, dzięki temu, że jest mniejszy rozmiar, no to grają, mogą zabrać go łatwiej i dzięki temu, że jest mniejszy ekran, to wytrzymuje na baterii dłużej, to dlaczego tak naprawdę miałem jakieś do tego zastrzeżenia? A mianowicie, wydaje mi się, że jeżeli faktycznie chcecie przenosić swoją konsolę łatwiej, to w tym modelu wystarczy wypiąć Joy-Cony i patrzcie, wasza konsola jest nagle dużo mniejsza, co nie? Więc to jest, tak wydaje mi się, trochę mit obalony. Jeżeli chodzi o pracę na baterii, to jak wiecie, wychodzi również renowacja tego starego Switcha, która ma się pojawić 30 września do 5 października, z tego co wiem, mają być wysyłane te egzemplarze ulepszonego Nintendo Switcha i ten Switch, odnowiony oczywiście, ma pracować 2 godziny dłużej na baterii od tego Switcha, więc wychodzi na to, że godzinę dłużej niż Nintendo Switch Lite. Dodatkowo do Nintendo Switch Lite mam małe jedno zastrzeżenie i taką niepewność, a mianowicie, jak wiecie, w Nintendo Switch tym pojawiał się dosyć duży problem z dryfującymi analogami, więc tak naprawdę, gdy puszczaliście gałkę, to ona dalej reagowała, jakby była, nie wiem, wysunięta w prawo i wasza postać samoczynnie się poruszała w prawo. Mniej więcej na tym to polegało. Więc tu jest ok, bo na przykład stwierdzacie, że uszkodził wam się Joy-Con, kupujecie sobie nowy, ten wysyłacie na gwarancję i ok, no nie, naprawia wam się. Ale co w przypadku tamtej konsoli, gdy Joy-Cony nie są odpinane? Musicie wysłać całą konsolę i ciekawe, jak w ogóle będzie długo trwał proces naprawczy takiego uszkodzenia. To jest tylko moje takie, wiecie, małe nakierowanie was, że to może być złe.
Jedyny plus w takim razie Nintendo Switch Lite to cena, mianowicie konsola będzie kosztowała około 1000, podczas gdy ta po rewizji 1400. Jak wiecie, ja nie polecam kupować używanych Nintendo Switchów, ponieważ jest to delikatny sprzęt i możecie trafić jakiś felerny model, rozwalony albo jakiś inny, no bo jednak kupuje się te konsole, by na nich grać, a nie je oglądać. Chociaż ja czasem kupuję, żeby oglądać konsole. No i wydaje mi się, że wytłumaczyłem wam tak naprawdę wszystko i teraz już nie będzie pytań, czy kupić Nintendo Switch Lite, czy kupić Nintendo Switch starym. Wydaje mi się, że każdy powinien jednak kupić, jeżeli ma możliwość dołożenia tych 400 zł, to jednak powinien kupić Switcha po rewizji. Daje mu to oczywiście możliwość zrobienia z konsoli mniejszej, daje mu to tryb stacjonarny, daje mu to również większy ekran i dłuższą pracę na baterii, jeżeli wybierze odnowiony model. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i był pomocny. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, komentarzyk, no i suba, jeżeli chcecie śledzić dalsze materiały na tym kanale. Ja już będę kończył. Dzięki za wysłuchanie. Na razie.